historyczny wynik, 10 radnych, w tym większość kobiet, więc panowie w tej kadencji będą w mniejszości, 6 kobiet, 4 mężczyzn, ale też dziękujemy bardzo z marszałkiem Ogładzą za ogromne zaufanie, jeżeli chodzi o Sejmik Województwa Opolskiego, 4 mandaty w Opolu i powiecie, łącznie 14 mandatów, również rekordowy wynik, prawie bezwzględna większość. To ogromne zaufanie, ale też odpowiedzialność dla nas na tą kolejną długą 5-letnią kadencję, zarówno tutaj w mieście. Szliśmy z dużym zakresem programowym, szliśmy z porozumieniem podpisanym z panem prezydentem Arkadiuszem Wiśniewskim. Od maja, bo jeszcze trwa stara kadencja, tak naprawdę myślę, że powinniśmy przyjąć harmonogram i realizować te postulaty, bo tego od nas wymagają mieszkańcy, bo tego wymagają od nas te kwestie, które zostały załatwione, a jak widać dość mocno programowo trafiliśmy w potrzeby mieszkańców Opola. Jeszcze chwileczkę, nowi radni mają czas na odetchnięcie po wyborach, bo nowa kadencja zacznie się w maju, no ale myślę, że rzucało się wiele tych kwestii z mieszkańcami podczas rozmów. Szkoła na pewno tak. Szkoła myślę, że jeden z wiodących problemów Opola i takie oczekiwanie nie tylko środowiska rodziców z osobami z niepełnosprawnościami, ale również pozostałych. Ważna kwestia schroniska, które też mieszkańcy Opola to podnosili. Most priorytetowy dla miasta, ale tutaj też mamy deklarację wsparcia ze strony i wojewody opolskiego, i pana ministra Siemoniaka, który mówi, że będzie lobował za tym, bo inwestycja jest kilkuset milionowa, ale też te drobne rzeczy, jak parki kieszonkowe, jak ta zieleń, o której mówił pan radny Kaliszan, no jest tego sporo. Ja bym chciał, żebyśmy z panem prezydentem usiedli i zrobili harmonogram na te 5 lat, tak żebyśmy mogli mieszkańcom pokazać. Zaczynamy w tym roku to, to i to i do końca kadencji osiągamy większość z postulatów programowych, które w tej kampanii się pojawiły. W imieniu nas wszystkich pięknie dziękuję za to, że zaufaliście nam, że oddaliście na nas głosy. Kampania się skończyła, ale tak naprawdę teraz zaczyna się czas, który chcemy poświęcić właśnie Opolu, chcemy poświęcić sprawom mieszkańców i będziemy się spotykać z mieszkańcami, chcemy być blisko mieszkańców, bo oni tego od nas oczekują. To, że oddali na nas głosy, to znaczy, że wierzą w to, że będziemy reprezentować ich potrzeby, problemy, ale również cieszyć się z wszystkich sukcesów, jakie w dialogu w mieście możemy wypracować. Jestem szczęśliwa i dumna, że zostałam radną. Startowałam, kandydowałam z dzielnicy okręgu trzeciego. Był to dla mnie nowy okręg i musiałam bardzo dużo pracy włożyć, żeby zbudować swój wizerunek wśród mieszkanek i mieszkańców tego okręgu. Będę radną całego Opola, ale na pewno będę zabiegać o mieszkanki i mieszkańców tych 8 dzielnic okręgu trzeciego. No, chciałbym jeszcze raz podziękować mieszkańcom za tak ogromne zaufanie, które obdarzyli nas, i Barbarze Kamińskiej, która uzyskała rekordowe poparcie w historii miasta Opola. 2200 głosów, bardzo dobry wynik. Pokazuje tylko, że właśnie nasza wizja Opola jest spójna z tym, czego oczekują mieszkańcy od radnych. Ale też chciałbym podziękować całej drużynie Koalicji Obywatelskiej, no bo ten sukces to jest praca tych wszystkich 33 kandydatów, nie tylko tych 10, którzy uzyskali mandat. Więc wielkie podziękowania dla wszystkich kandydatów za to, że nasza ciężka praca się opłaciła i są tego efekty. Bardzo serdecznie dziękujemy na głosy na Koalicję Obywatelską, ale również gratulujemy naszym kandydatom z klubu Arkadiusza Wiśniewskiego. Również gratulujemy prezydentowi Wiśniewskiemu za wynik, który osiągnął, i będziemy wspierać i będziemy współpracować na rzecz miasta Opola. Gratulujemy wszystkim radnym, którzy zostali wybrani, bo naprawdę bardzo duże zobowiązanie przed nami i duże oczekiwania ze strony mieszkańców, aby jak najwięcej inwestycji zrealizować w Opolu i jak najwięcej nowych terenów zielonych, aby pojawiło się w mieście w Opolu, bo wydaje się, że to jest najważniejsza rzecz, którą oczekują mieszkańcy na najbliższych latach. Oczywiście przyłączam się do gratulacji, podziękowań zarówno dla koleżanek i kolegów z koalicji, jak i dla Arkadiusza Wiśniewskiego, ale chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jako radny województwa, podobnie jak Zbigniew Kubalańca,
czworo nas jest z Koalicji Obywatelskiej z miasta Opola i powiatu opolskiego, z czego troje było radnymi miasta Opola. Więc ta współpraca będzie w sposób naturalny się układać i mam nadzieję, że radni miasta Opola, radni województwa będziemy w stanie załatwiać również i lobbować również w Warszawie na rzecz miasta, na rzecz tych wszystkich projektów, o których mówiliśmy i o które zabiegali mieszkańcy naszego miasta. To jest nasz okręg wyborczy, podobnie jak wszystkich koleżanek i kolegów. No i ja osobiście muszę powiedzieć, że jestem absolutnie szczęśliwy i dumny, że ten klub jest złożony w większości z kobiet.